Pamiętacie szczegóły opisu tego grobu Łazarza? Napisane jest, że był tam wielki kamień. Jezus kazał odsunąć ten kamień i była ta pieczara. Wam się z czymś kojarzy? Odsunięty kamień, pieczara? Tydzień później, bo wskrzeszenie się dzieje tydzień przed męką Pana Jezusa. Tydzień później Jezus tam wlezie. Wszyscy z tego kościoła mówią, że dlatego są takie same symbole w tych dwóch stanach, żeby pokazać tak. Jezus przychodzi do tego Łazarza, otwiera, każe go otworzyć. Łazarz wychodzi, zdejmuje pasy i chustę. Pamiętacie potem śmierć Pana Jezusa? Zawinęli go w te, miał chustę. Pamiętacie o zmartwychwstaniu, jak go znaleźli, to zobaczyli, że leżą prześcielowo i osobno chustę, nie? Czyli Jezus miał dokładnie to samo ubranie, co Łazarz. Wszedł do tego grobu i zasunęli kamień. Co to znaczy? Co to wam powiedziałem, kiedy on go dotknął? Jezus nie tylko widzi. Jezus nie tylko przeżywa sobie, on mówi: ja to zrobię za ciebie. I tam, gdzie ty umierasz, to ty będziesz żyć, a ja tam pójdę. Panie, na tym polega zbawienie. Że Jezus mówi: ja was zbawię w ten sposób, że to, co jest w was grzechem, złem, cierpieniem, beznadzieją, rozpaczą, a w końcu definitywnie śmiercią, to ja to wezmę na siebie. Na tym polega ratunek Jezusa. Nie tak, że można było to od nas wziąć i gdzieś tam cierpnąć. Nie, ktoś to musiał wziąć. I Jezus mówi: ja to zrobię. Ty wychodzisz, ja wchodzę. Tylko ktoś taki może uratować człowieka. W ten sposób Jezus uratował całą ludzkość. My nie mamy na szczęście aż takiego zadania. Ale tylko ktoś taką gotowością może podejść do kogoś, komu chce pomóc. I zobaczcie, co się stało, kiedy Jezus to zrobił. To jest niesamowite. Czy w ogóle zauważyliście, że Jezus tam w tym grobie to wytrzymał tak z 29, może 30 godzin? My tak mówimy, że on zmartwychwstał trzeciego dnia, nie? No bo mówimy, no bo piątek, no bo sobota, no bo niedziela, ale pani, od piątku wieczorem, no po południu, do niedzieli rano, no to nijak 3 dni nie jest, nie? Chodźcie, Jezus tam nie wytrzymał 3 dni. On tam był, no dobę z okładem. W nim jest tak potężne życie, że nawet kiedy go spotka wzięcie czegoś najtrudniejszego, to on to natychmiast pokonuje w sobie.